Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 2.0, czyli gram na 10 minut, komentuję ruchy, plany, omawiam swoje partie grając na żywo. E, dziękuję za wszystkie łapki w górę oraz komentarze e, i krótkie ogłoszenie do osób początkujących, które jeszcze nie znają dokładnie zasad gry w szachy lub e, chcą sobie je utrwalić. Mam dla was podpięty tutaj w komentarzu i w opisie filmu darmowy kurs. Szachowy oraz PDF, mini PDF, który też jest uzupełnieniem tych treści dla osób właśnie początkujących. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, zapraszam do kliknięcia. A ja już teraz zapraszam do rozgrywki i omawiania poszczególnych posunięć. Tutaj sprawdzam technicznie, wszystko działa. Ok, mamy posunięcie E4. Przypominam, ranking 1900, 1791 póki co. Zagrajmy posunięcie d5, zobaczymy jeszcze raz jak tutaj e, skandynawska będzie się e, klarowała, czyli obrona skandynawska, jest bicie, no ja gram ze skoczkiem f6 i bijemy teraz na d5, tutaj z planem można zagrać d4, gonie c4 również się spotyka, e, w tej sytuacji myślę, że wyprowadzę po prostu gońca, dlaczego by nie, Tutaj nastąpiła roszada. No dobra, myślę, że po prostu E6 wzmocnimy skoczkę, ale tu chodzi głównie o to, żeby też goniec miał wyprowadzkę. I teraz skoczek C6 mi chodzi po głowie. Chociaż C5 też jest ciekawe. O, właśnie, D4. Bardzo dobra reakcja, uważam. Bardzo zresztą słuszna. Myślę, że po prostu zagramy skoczkiem na c6, żeby jednak celować w te pola, walczyć o te centrum, tutaj trzymać te pola centralne. No i skoczek nie może też wejść oczywiście na e5, wiadomo nie może, bo jest związanie. ale jakby tam Hetman gdzieś sobie zagrał, no to skoczek będzie miał możliwość. Teraz już tej możliwości nie ma. Zobaczcie, goniec e2, przeciwnik cofnął gońca, stracił teoretycznie tempo, ale też może to być mylące, bo czasami jest ruch c4, to znaczy ruch c4 będzie działał mimo wszystko. Ja zagram gońcem na e7, Próbując zrobić za chwilę roszadę, jeżeli c4, to skoczek zagrywa na b6. Jak powiedziałem, tak zrobię. Teraz są dwie groźby: jest po prostu groźba bicia. Jeżeli goniec odbija, to zbijam tutaj, jak dobrze liczę. Choć też mogę się pokusić o zbicie pionka na d4. O, właśnie! I przeciwnik daje mi teraz taką możliwość i taką szansę. Ciekawe, czy on to właśnie dostrzega, no bo jak zbije tu, jak zbiję pionkiem, to w ogóle rewelacja, bo pionek będzie zbity bez żadnego zagrożenia. Jeżeli zbiję tu i zbiję tu, <coughs> ja zbiję tu, on może mi zbić skoczka, ja zbiję i Hetman zagra tu, będzie atakował mi pionka i skoczka. Co nadal będzie całkiem chyba ok ale jeszcze raz, tu, tu yy, nie mogę Hetmanem, bo mi zbije, stracę Hetmana. Zbije tu, on mi zbije tu, ale dalej będę atakował na przykład tutaj, Pionka. No muszę na to pójść, muszę na to pójść, na te komplikacje. E, jeszcze się zastanowię, właśnie podczas ruchu, jeżeli on zbije gońcem, to zastanowię się, czy zbić po prostu tego Pionka, czy tego Pionka. Zaraz zobaczymy, jak to nastąpi, bo może zbije Pionkiem. Dobra, zbił gońcem. E, słusznie. No teraz zastanawiam się bardzo poważnie nad biciem tego Pionka. Czy to będzie miało sens? Bardziej mi się chyba chce tego pionka zbić centralnego mimo wszystko. Tutaj tego pionka mi zbije. wieża zagra tak. Goniec odejdzie, a ja wezmę kolejnego w sumie. Ale on da mi szacha, będzie niebezpieczne, ale ten będzie podwisał. Zrobię po prostu rozszadę. Dobra, zbijamy pionka centralnego. Bo chodzi o to, że też hetman nie daje tutaj szacha w tym momencie. Więc zbiłem bęka centralnego, on powinien dostrzec zbicie na b7, ja wierzę b8, on tym gońcem musi uciec. I pytanie, czy ucieknie tu, bo wtedy będę mógł zawsze go zbić w razie czego, nie od razu, ale będę miał taką możliwość. Skoczek w centrum stoi na razie dobrze, goniec może tędy ucieknie, to będzie takie podejrzane w sumie. No właśnie, to jest podejrzane, bo tutaj okej, okay, broni, ale to ja to, tego pionka niekoniecznie musiałem brać od razu i robimy sobie roszadę w końcu. I myślę, że goniec jest teraz, A6 jest wyłączony z gry. I to jest taki mały sukces, bym powiedział. No i teraz, no właśnie, jest posunięcie E3, znaczy goniec E3. E5, jak wy widzicie, tu mogę zawsze podeprzeć. Tak się zastanawiam, czy nie C5 zagrać przypadkiem. C5 też może mieć swój sens. Zagram C5, słuchajcie, dlaczego by nie? Dlaczego by nie zagrać C5, a potem wstawić na przykład tutaj gońca? W ogóle taki układ, <coughs> przepraszam, układ F5, goniec F6 byłby całkiem ciekawy. Tutaj byśmy bronili tego skoczka. No zobaczymy, jak to się ułoży. Na pewno jestem zadowolony z tego, że goniec jest wyłączony z gry. Jak skoczek zagra tu, a to jest w sumie dobre chyba posunięcie. Bo będzie tu podważał i atakował tu, no ale nie zagrał ale nie zagrał myślę teraz bardzo mocno czy nie zagrać F5, czy to nie będzie takie trochę no szalanskie zagranie, żeby potem gońca wstawić jakieś F4 będzie groziło, dobra w myśl takiej natury szachowej atakującej, zagramy sobie w ten sposób, tak, on tutaj podważa mi tego pionka, to jest naturalna, a w sumie to jest dobry ruch ja w ogóle go nie doceniłem, ale mogę zbić mimo wszystko Ko, tu, tu. Ale on się tak trochę rozplątuje, jakby w tej sytuacji, ale też mogę zagrać tak. Jak bicie, to super. Chyba super. Nie, to jest już skomplikowana gra. Jak zbiję, tu, to tu, to będzie dobrze, ale pionki będą szły, ale moje też będą szły. Jego goniec się uwolni. Chwila. Ja mogę zagrać tak. Po prostu tak. Trzymając tutaj skoczka, a po wybiciu na C5 po prostu odbiję gońcem. I będę trzymał dalej punkt d4, czyli mocna walka o centrum. Tutaj na jego miejscu bym pomyślał nad takim ruchem jak f4, które też jest ciekawe. Tylko właśnie po ruchu f4 ja walnę tu, on tu, ja tu, on tu. No i tak się porobiło. Niesamowicie tutaj ciekawie. Najważniejsze, najważniejsze jest to, że dzieje się troszeczkę tutaj. Trzeba pomyśleć, trzeba pokminić tutaj w tej grze środkowej, jak się zachowywać. Bogata ilość figur w centrum, pionki również, ale to chyba chcieliśmy czarnymi dostać taką bogatszą grę i to się myślę, że po prostu udało. Więc oceniam to na jako dobrze rozegrany debut, tak mi się wydaje. Tutaj arcymistrzem nie jestem, żeby tak perfekcyjnie to ocenić, ale wydaje mi się, że jest OK. Posunięcie B5, to jest błąd, moi drodzy, bo jest bicie... Ale nie do końca to jest błąd, ale on jest sprytny. Tutaj, tutaj, tutaj Hetman B3. Więc w tej sytuacji zagramy król H8. Chociaż poczekajcie. Tak, tak mogę zagrać. Ale puszczę tu pole. Nie, dobra, zagramy król H8. Teraz grożę tu wybiciem. Nie, B5 według mnie było kompletnie nietrafione bo tym bardziej goniec na A6 nie czuje się dobrze. Ale teraz już jest zupełnie nietrafiony ruch F4, bo wstępem atakuje tutaj. Nie ma już po wybiciu związania hetmanem na B3, a jeszcze przy okazji będę atakował skoczka, więc wydaje mi się, że w tej sytuacji przechwytujemy inicjatywę. I zbiję w ogóle tym pionkiem, dlatego że jak skoczek sobie odejdzie, to ja zagram sobie tu pionkiem i będę stał bardzo mocno pionkami. W zasadzie chyba to nie, nie, nie miałoby większego znaczenia, którym pionkiem bym wybił. Tu i tak jest ogromna przewaga teraz, bo jeszcze się czai skoczek na pole E3 i z widełkami i robi się niebezpiecznie. Ok, to widziałem. Tu mnie jeszcze kusi mnie. Bardziej od widełek interesuje zaawansowany pionek jeden i drugi. To jest bardziej kuszące. Ważne, że król poszedł na h8, to w ogóle odejście króla na h8 rozwiązało wszystkie problemy, bo nie ma już jakichś wtrąceń typu hetman b3, typu b6 z atakiem na skoczkę. Zobaczcie, że nawet ten skoczek w tym momencie nie musi być tak super broniony. Mogę próbować kontrować, więc to odejście daje mi dużo spokoju i taką dużą swobodę, można by było powiedzieć. Takie pewne momenty się w szachach wyczuwa i uważam, że to jest dobry ruch. No właśnie, zobaczcie, zostało zagrane, tylko, no właśnie, jakbym na przykład miał króla na g8 i bym zbił tu, to on zbił tutaj z szachem i by odbił mi na e2, a teraz ja mogę zbić po prostu tutaj i jest wygrana, jest wygrana figur. Mogę zbić tutaj z szachem, tu, cyk i zbić kolejną figurę. Mówiąc wprost, pozycja się rypła. Jeszcze go C5, zobaczcie. No to jak już zwykle tak bywa, jak już się traci traci materiał, to leci jak domek z kart. No i tutaj widzimy, że atakuje, po prostu wie, że za chwilę ją wezmę. Mamy to, lecimy. 1799, posunięcie D4 niech będzie. Skoczek C6, czyli po takim ruchu chcesz zagrać tu. Ja Ci na to nie pozwolę i zagram skoczkiem na f3, bo teraz grożę takim ruchem, bo nie pozwolę skoczkowi zagrać tędy. Ciekawe jak zareaguje. O właśnie, jest posunięcie d5 i zobaczcie, że w gambicie hetmańskim, gdy skoczek stoi na c6, to nie jest chyba najlepszy wybór dla czarnych. Znaczy to na pewno nie jest lepszy. Zagram goniec f4. Może to wyglądać trochę jak system londyński, ale wykorzystuje fakt, że celuję w pionka. Oczywiście po ruchu E3. Nie zagram C3, nie jest to w mojej naturze bardziej C4, ale to za moment. Do C4 zdążymy tutaj do trzeć. Zagram na razie E3, a potem posunięcie C4. Trzeba czasami uważać na skoczek B4, ale tu, na szczęście, jest skoczek A3 w gotowości, nawet jakbym skoczkiem stał tutaj, to zawsze bierzę C1. Dobra, no i posunicie c4 mocno podrywamy centrum. Goniec oczywiście na d6 mógł zagrać, a tutaj też może. Skoczek c3 bez problemu. Myślę, że w kolejnym ruchu mogę spróbować tak zagrać. A może wierzą w sumie? Może zagram hetman a4. Dlatego, żeby związać skoczka grozić takim zagraniem. Jeżeli on zagra skoczkiem na e4 i mi tutaj będzie bardziej naciskał na skoczka, to właśnie mam ruch wieża c1, który wszystko broni i zauważmy, że tutaj bardzo długo zwlekam z tym gońcem, czekam na wybicie na c4, żeby stępem wybić. Przeciwnik gra całkiem sensowne posunięcia, muszę stwierdzić. No to co, teraz chyba zagram końcem na E2. Już wstępem nie wybiję tego pionka, w razie czego. No i cóż, wyszło to chyba całkiem ok, czarnymi. Mimo tego skoczka na C6. Ale mi się pozycja biała mi bardzo podoba. A jak się nam pozycja podoba i się w niej czujemy, no to oczywiście warto ją rozgrywać. No dobrze, do rankingu 2000 takiego przełomowego jeszcze trochę brakuje, ale myślę, że już. Myślę, że już niedługo, niedługo, no do końca wakacji mam nadzieję, ten ranking zrobić, bo tam już będą partie na pewno o wiele lepsze. Chociaż tu już się odczuwa, że zawodnicy grają naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie i fajnie. No, seria wymian, na co oczywiście idę, tak, tutaj grozi zagranie B5 więc trzeba czmychnąć tym gońcem albo hetmanem. Myślę, że gońcem uciekniemy, bo jeszcze nie wiadomo, gdzie hetman się poruszy. No jak b5, to oczywiście tu się nieco osłabi. Zawsze jakieś, zawsze ruchy pionkami osłabiają też e, słabe pola. Dobrze to powiedziałem? Osłabiają słabe pola. Hetman a3. To jest dobre miejsce dla hetmana, gdy nie ma czarnopolowego gońca w gambicie hetmana. Uuu, ale bym mi skliknął, słuchajcie. Gdy nie ma czarnopolowego gońca E7, no właśnie to jest przestawianie myszką, można tutaj wpaść w tarapaty misklikowe. Oj, trzeba bardzo, bardzo uważać. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Myślimy przeciwnik. Centralizuje swoje figury. Słusznie. Robimy roszadę. Myślę, że za chwilę takie posunięcie jak C4 będzie możliwe. A, jeszcze zauważyłem, że tutaj pionek poleciał, a ja go nie wziąłem. Czy ja muszę go od razu brać? Chyba nie. C4 będzie dobrym ruchem. Na pewno ten pionek nie musi być wzięty od razu, bo chodzi o to, że tutaj przeciwnik musi wybić. Ja wybiję gońcem i Hetman. Hetman jedyne dobre pole ma na d8, czyli. Powrót. A ja tutaj już na wolnej linii mogę dobrze podziałać. Ten pionek na pewno nie ucieknie. To znaczy ja nie muszę go specjalnie teraz y, zdobywać. Lepiej utrzymać tutaj w ryzach pozycję. O, ten ruch, liczyłem na ten ruch. To jest błąd. Y, może nie zdobywam od razu figury, bo przeciwnik jeszcze ma ratunek w postaci Hetman E7 dlatego, że skoczek tu broni, jak ja wybiję, ale mogę potem na końcu wziąć pionka, czy to wieżą, czy gońcem, ale taki ruch trzeba też znaleźć oczywiście, taktyczna obrona powiedzmy w ten sposób. Związać trzeba, postraszyć trzeba, jest możliwość, jest szansa na to, żeby zdobyć figurę, więc dlaczego by z niej nie skorzystać. No, zastanawiam się teraz. Myślę sobie nad tym posunięciem Hetman S7. O właśnie już zagrał, czyli dostrzegł przeciwnik. Bardzo dobrze zresztą. Wydaje mi się, że muszę pójść na uproszczenia, chociaż tak patrzę, że skoczek stąd znajdzie bardzo dobrą placówkę na polu D5. I nie będzie ten pionek mój więcej taki mocno zauważalny. Może jednak nie wybijać Hetmana, tylko zagrać tu. Skoczek odejdzie walne tu stępem. Dobra, nie wymieniamy Hetmanów. Nie zrobię tego. Bo skoczek będzie musiał zagrać teraz, gdzieś, a ja sobie z tempem walnę na C7. Także nie zawsze wymiana Hetmanów tutaj musi działać. Wracając jeszcze, słuchajcie do kontentu, oczywiście analizy partii będą. Będą na pewno. Ja z tego nie zrezygnowałem absolutnie. Wiem, że speedruna teraz jest bardzo dużo. No, codziennie praktycznie. Zdaję sobie z tego sprawę. A to dlatego, że są troszeczkę też wakacje i nieco luzu puszczam na kanale. Ale analizy też będą spokojnie. To wszystko wróci. Znaczy, wszystko jest. Można sobie też po prostu. Przejść i poanalizować stare moje analizy, jeżeli ktoś ma ochotę. No dobra, wziąłem pionka. Przeciwnik cały czas może zagrać skoczkiem tutaj, no, no, no to pewnie zagra. Oj, nie zagrał. Aj, 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 takie prezenty to my lubimy. Takie prezenty to my lubimy. I zbijamy kolejnego pionka. No i skoczek zagrywa tutaj. Po takim posunięciu myślę, że już z przewagą jakości jest bardzo dobrze, ale będę starał się wymieniać kolejne figury. Zagram nie C6, jeżeli skoczek zagra tu, to nie C6. I od razu będę chciał wymienić jedną figurę albo drugą. Te skoczki są tutaj mocne. Więc jak je sobie wymienię, to będzie po prostu będzie łatwiej grać białymi. Znaczy już jest łatwo, no nie da się ukryć. Dobra, tu jakieś... Aha, tutaj są jakieś kombinacje, ale pomyślmy nad tym. Ja zbiję tu. On da szacha, ja odejdę, on zbije tu, ja zbiję tu. Wygrywam, ale wiecie co? Przecież tu jest bicie. Tu jest bicie. Tu jest bicie. Wierzę za dwie figury. No przecież, dwie możliwości. No tutaj muszę to obronić na C6 i zrobić lufcik w pewnym momencie. A tutaj zagrałeś, mój drogi przyjacielu. Mam taką opcję. Aha, nie pomyślałem za daleko. Wiecie co? Ale bardzo mnie kusi jedna rzecz, wiecie jaka. Bicie tutaj. Oddam Hetmana. Mata nie ma, bo tu bronię. On też ma ósmą linię słabą, więc będzie musiał. Będzie musiał też się bronić. Dobra, yy, zrobimy tak. Zrobimy tak, żeby sobie troszeczkę utrudnić, ale też pokazać, spróbować zrealizować przewagę. Bo to jest przewaga białych. bez Bezdyskusyjnie, nawet jakby tego pionka A2 nie było, to jest przewaga białych. Ale sprytnie zagrał. On bardzo sprytnie zagrał. Bardzo sprytnie zagrał. Chyba tutaj. Poczekajcie. Tutaj. Chodzi o to, żeby miał zasłonę tutaj. Bo on mi zagra Hetmanem, ja dam szacha i zagram tu, żeby bronić. Dobra, go nie 3 Go nie żeby była zasłona na F1, lufcika jeszcze nie ma, ale on da tutaj da sygnał. Na B2 szach. Król, mogę tu wtrącić. To będzie bardzo dobry ruch. I zawsze mogę zagrać tak, utrzymać pionka po jakimkolwiek szachu się zasłonię. Więc w takich sytuacjach bardzo ważne jest bezpieczeństwo króla. I możliwość właśnie progresu. Dobra, on poszedł tędy. Zrobię ten lufcik słuchajcie. Zrobię lufcik na polu. 3. Już jestem o wiele spokojniejszy. Znaczy tutaj jestem cały czas spokojny, ale trzeba to po prostu liczyć. I w kolejnym planie, w, kolejny, oj, w kolejnym ruchu. No właśnie, jest to co mówiłem. Tutaj dajemy szacha, król chce uciec tędy i poruszymy się nawet pionkiem. Nie, pionkiem nie. A tutaj tak. o to jeszcze szacha damy przy okazji, jest goniec broniony. To w ogóle jakieś matowanko będzie, jak tutaj przeciwnik zagra? Nie, matowanka nie będzie. Matowanka nie będzie. Um... O tak, w ogóle po takim ruchu bierze A7. Jak on zbije, to widełki. Takie fajne taktyczne zagrania się pojawiają. Dobrze, jest takie posunięcie. Goniec F1. Ten goniec tu się jak najbardziej przyda. On pomoże temu pionkowi też tam maszerować do góry. Tak, tak. Ten ruch też przewidziałem. Zbijam. Tu nie może, bo szach. Oj, jednak mógł, ale szach. Lecimy dalej. 1803, moi drodzy, chyba historyczny moment. Znowu zagram D5. Bicie. Dużo tych partii po skandynawskiej, słuchajcie, wygrywam w internecie, bardzo dużo. Jest c4, no zobaczymy czy tutaj przeciwnik dobrze to gra. Tutaj oczywiście gramy skoczkiem, przez g6 sobie zagrajmy. Goniec g7. Goniec e3, robimy sobie rozszadę. I skoczek na c6. Okej, okay. jesteśmy w teoretycznej pozycji. I teraz Koniec G4 wygląda dobrze, bo ja chcę zbić tu i chcę zbić tam. Już atakuje centrum poprzez zagranie gońcem na G4. Wcześniej trzeba było chyba tak zagrać. O, to zbijam. Zbijam, ale ja mogę teraz tutaj zbić. Po prostu wezmę sobie pionka na czysto. Co? Poddał. 11 ruchów. Chyba był zszokowany, słuchajcie, wariantem. No poddał, no nie wiem, no chciało mu się grać. No to lecimy dalej. Masakra, znowu D5. Niech będzie. Niech będzie. No ale sukces w debiucie już mieliśmy. O dobra, C4. Jak ja uwielbiam ten ruch, bo gram C6. Yy, I tutaj jak przeciwnicy bronią tego pionka, ja się bardzo z tego cieszę. Gram E5 od razu. Przytrzymuję sobie centrum. Będę chciał wyprowadzić gońca. Dobra, goniec E2 na spokojnie. Tutaj gramy sobie gońcem na C5. H3 myślę, że ruch zbędny. Aczkolwiek przeciwnik się bał na pewno takiego posunięcia. Zrobię szybko, roszadę i problemy rozwojowe znikają. I teraz skoczek F3 prawdopodobnie. Teraz się zastanawiam, czy taki ruch nie wchodzi. Możliwe, że tak. O, yy, przeciwnik zagrał jeszcze inaczej. No dobra, trzeba się zastanowić teraz jak tutaj to rozegrać, bo jak zbiję i zbiję, to mogę Hetman B6 atakować, pionka, pionka, on może Hetman D2, ja zagram tu, on może E4. Trochę namieszam, dobra, zbijemy, są jakieś słabości oczywiście, też na H4 można spróbować jakoś tam Hetmanem dotrzeć, ale mam inny plan, Hetman B6, on musi dokładnie zagrać Hetman D2 albo Hetman C1. Może Hetman C1 jest dokładniejszy dla niego, mimo wszystko, żeby nie być na tej linii, bo tu zaraz wieża wejdzie na linię D. O właśnie, posłuchał. Teraz tak zagramy, sprowokujemy go do takiego posunięcia, ale ja to, że mam piątka mniej, to się w ogóle nie boję, a nawet się cieszę, bo słabe, słabe czarne pola się pojawiają, tylko że on jeszcze nie gra E4, OK. Teraz wieża D1, tylko która? Myślę, że wieża z F bo druga wieża może też tutaj celować, w razie czego. e4 będzie prawie obowiązkiem, bo już grożę z biciem na d3. Już się robią porządne problemy, no właśnie. Teraz goniec h, bo on zagra tędy, ale dobra, tutaj też nie ma co się martwić. Nie ma co się bać, goniec na g6, bo jak on zagra tutaj, ja zbiję, to nie odbije tym, bo goniec mi się wydłuży, odbiję tym, a ja wejdę skoczkiem. Dobra, ale na to jeszcze nie poszedł. On roszady zrobić nie może, gram wieżę ac8, wprowadzam ostatnią figurę do gry z planem skoczek na b4 i wtedy będę mógł tutaj już bardziej kontrolować, bo jeszcze wieża będzie spoglądała sobie w hetmana. Bardzo mi się podoba. Tutaj co nastąpiło w tej partii. Bardzo mi się podoba. Mimo, że ktoś może powiedzieć, no nie, ale masz tylko mniej. Tutaj centrum się ustabilizowało. Racja. Ale słabe czarne pola. Jestem szybszy w rozwoju. Przeciwnik jest nieskoordynowany. O właśnie, dobra. No to lecimy. Skoczek na B4. Tu Hetman D2, prawdopodobnie. Jak Hetman D2, to chyba mam trzask na E4. Hetman B1 przeciwniku musi zagrać. A jak w ogóle Hetman B1, to ja wejdę mu Hetmanem na E3. Dlaczego by nie? Postraszyć. Skoczek tutaj, Hetman F4, Hetman gdzieś tam się zadomowi. Słuchajcie, hop, szybkie granie. A jak Hetman C1 będzie chciał wymienić, to tu mu trzasnę na D3 i będzie pozametane. Skoczek D1 raczej musi zagrać. O, to się bardzo zdziwiłem. Tutaj oczywiście odbijamy skoczkiem, wszystko się otwiera. Jak nie tu, to tu. No właśnie. No i hop. Yy, zaraz, a może wieża na C2, jest ok. A, wieża C1 też mogę zagrać, zobaczcie. O, wszystko tu wygrywa. Yy... Znaczy tak, wzdycham, przepraszam, ale. To nie jest tak, że jakobyś już lekceważył. Tylko. O jejku, co ja zagrałem? Ojejku, dobrze zagrałem, słuchajcie. Matko Boska, ja się wystraszyłem. Przecież nie mogę zbić tu. Bo wieża zbija. Ale jest skoczek na szczęście. Ojej. <laughs> Więcej szczęścia niż rozumu. Ale wiecie co, byłem pewny, że już koniec partii. No niesamowite. No przez ten upał chyba dzisiejszy, niesamowite. Po prostu coś niesamowite. Ale wyszło dobrze. Finalnie wyszło dobrze. Dwie figury za Hetmana. Wieża skoczek za Hetmana. To wyszło bardzo dobrze. Tak trochę przypadkowo. Eee, ale weszło. Ojejku. Ale po prostu mam mieszane uczucia teraz. Trochę mi wstyd, że tego nie dostrzegłem. Eee, no i teraz tutaj na D5 już tutaj wisi król jest. Eee, król już ma problem. Ha, no tak. Szczególnie właśnie w taktyce, gdy atakujemy, trzeba bardzo bardzo uważać. Niesamowicie trzeba uważać. Wieża C3. Yy, dobrze. Proszę pana. No tu mogę zbić, ale będzie mi groził mat, więc muszę uważać, ale. Mm, zaraz. Może zbić i Hetmanem wrócić tu. Nie, wrócę Hetmanem na spokojnie, bo grożę tutaj lepiej przytrzymać ósmą linię niż się łasić na jakieś tam pionki. Szczególnie jak gramy jakąś partię błyskawiczną, to nie trzeba wtedy mocno kalkulować i się martwić o króla. Więc, najpierw Hetman na B6, bo teraz mogę tutaj zbić, mogę zbić tu gońcem, mogę zagrać F6, wzmocnić pionka, a ten nie ucieknie. I jeszcze przy okazji po tym ruchu będzie lufcik dla króla na F7, więc to może być bardzo sensowne. Po prostu dobre. Ale się porobiło. Ha, ale się porobiło w tej kombinacji mojej. Wieża b 3 Nie no, teraz dam szacha. Teraz trącę szacha, bo króciś to musi uciec, a ja odejdę znowu z szachem. Tak zrobimy i po prostu grozi lufcik. Grozi lufcik. Jak to brzmi. Tutaj grozi w ogóle Skuba niutki. A tu walka jeszcze trwała, chciałem zaznaczyć. Okej. Okay. Dobra, gram G6, robię lufcik, oddaję mu tutaj pionkę. Jak on weźmie tego pionka, trzask, trzask, trzask. Wymiany, ja też mogę wziąć tego. W ogóle po tym ruchu też można po prostu odejść kulturalnie królem. O, teraz to mi trochę ułatwia przeciwnik, tak mi się wydaje, bo zbijam. Goniec od razu broni tutaj. I chyba w ogóle bicie będzie dobre tego skoczka. Hetman na wieżę i gońca, w tej sytuacji, gdy mamy dwa pionki więcej, no to jest już ogromna przewaga. Poza tym tutaj jeszcze wisi pionek, dlatego muszę uważać, żeby za dużo nie uprościć w pozycji. O też może trochę utrudnić Poza tym tu jeszcze jakieś szachy się pojawiają yy, Chyba zbiję królem Takie mam wrażenie Po zbiciu królem Zagram po prostu król g7 Poczekam na pułapkę Jak zbiję to tutaj szach i wezmę wieżę A jeśli zbiję gońcem Zastanawiam się nad tym Ale zbija wieża Więc po biciu gońcem Zagram po prostu b6 Raczej b6 zagram Zawsze mam odejście hetmanem Jakieś z szachem Więc to wszystko będzie działało No tym bardziej jak przeciwnik zbije pionkiem, no to wtedy... Aha, tutaj jak zagram, to się goniec zasłania. No dobrze. Wyszło, wyszło OK. Partie ciekawe, myślę, mi się wydaje. Takie treningowe również. Ale przeciwnik jeszcze myśli. Ta partia się jeszcze nie skończyła. Dobra, zbił, to gramy b6. Nie pozwalamy mu na zbicie naszych pionków. Jeżeli tu przypominam, no to oczywiście tam szacha dam, zawsze mogę a5. Dobra. Myślę, że po prostu tak. Myślę, że po prostu f5, e4. Królem sobie zagram, bo poczekam na taki ruch, to będzie szach. Tutaj królem warto sobie po prostu... Co? Królem warto sobie grać po polach czarnych. No i jeżeli jest bicie tutaj, to jest Hetman F4. Po Hetman D4 jest po prostu wieża E3, a to wtedy jest F3, też wygrywamy materiał. Ale sprytnie. Zawodnicy tutaj na 1800 grają już naprawdę sprytnie. I trzeba bardzo, bardzo uważać. OK, no to tak. Po prostu wiążemy. Plan jest prosty. Tutaj podejść królem, marszerować odpowiednio pionkami w odpowiedniej kolejności. Myślę, że po prostu ustawić pionki na razie na białych polach, żeby ograniczyć gońca i powoli tutaj robić miazgę, nie pozwolić na aktywność wieży. O, wieża może być aktywna, ale mi to pasuje, bo ja zbijam sobie tutaj. Ona oczywiście może zagrać i mi zbić tego pionka i tego pionka. Nie będę ich bronił na siłę, absolutnie. To znaczy teraz zastanawiam się, czy tego nie obronić, bo może warto. Nie, chyba warto go obronić mimo wszystko. Na hura nie ma co iść. To znaczy pewnie to też by wygrywało. Ale lepiej zachować tutaj pionkę h4. Tu mogę zastosować pułapkę, bo jak tak... Zbije to tu, ale on może wtrącić szacha. Dobrze, gramy sobie E4. Chodzi o to, że jak on zagra, tak, i będę chciał A5 zagrać, to my będziemy już na to przygotowani. zagram królem tędy. O, właśnie. Król do centrum. Posunięcie A5. <laughs> Poza tym jeszcze tu mam szacha na D4. Król wróci, dam znowu szacha, król wróci, wezmę pionka, będę miał wolniaka. No grają zaciekli zawodnicy, grają. No właśnie, damy szacha teraz. Damy szacha. Tu jeszcze po takim ruchu e3, jak zbije, to daje mata w dwóch ruchach. A Pytanie, czy on zbije. Spróbuję. Jest to trochę ryzykowne posunięcie, bo on może zagrać po prostu tak. Dobrze zagrał. Zbijam. Chyba też taki ruch był dobry. Tu grozi w ogóle mat w jednym ruchu. Nawet jak on zbije mi tutaj pionka, to wtedy gram hetmanem, właśnie na g1. Tak też się dzieje. Król bezpieczny, tu bronimy. Grozimy matem na f2. To chyba jest nieuchronny mat. Przynajmniej wcześniej można było tak zagrać, tak jak patrzę w tym momencie. Tu od razu hetmanem pewnie można było zagrać. A nie ma mata. Jakie ja mało widzę dzisiaj. No ale jest szach i wzięcie gońca A to lecimy. Piątki. Dobra. Dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.